to my mamy mieć własną odporność na wszystko, co się rusza wokół nas, a jeżeli wniknie do naszego ciała, mamy dbać o to, żeby szybciej się wyprowadził, jeżeli mamy taką wolę. Więc jako lekarz od bakterii chcę wam powiedzieć, że gronkowce to jest flora fizjologiczna. Wielu pacjentów widzę z gronkowcem w nosie i dają baktrowany i różne oksykorty do nosa. Zabijanie wroga zamiast wzmacnianie szranków. Wzmacnianie szranków właściwym jedzeniem, właściwym myśleniem. Kiedy wróg ma nad nami władzę, kiedy dajemy mu dostęp? Nikt nie ma nad wami dostępu, jeżeli sobie nie pozwolicie na ten dostęp. Jak kontrolować choroby wirusowe? Wszystkie choroby wirusowe, jak MLR-MLR, da się kontrolować. Wszystkie bezwzględnie. O AIDS chętnie bym porozmawiała, natomiast chciałabym mieć jedno doświadczenie wyleczone. Na razie mam jednego pacjenta, który był Westenbrotem, rozpoznany AIDS, to znaczy rozpoznany HIV ma, potem moja dieta, potem HIV-u nie ma. No, nie mam czasu, żeby jechać, żeby kupić lodówkę i jechać zbadać materiał genetyczny, czy to rozpoznane jako plus jest teraz rzeczywiście minusem i o co chodzi, bo próbówkę tego pacjenta mam i nie znam. Na to wszystko trzeba środków. Tak wygląda medycyna. O czym chcecie wiedzieć? Nazwanie czegoś, że jest złym, implikuje, że jest dobro. Nie wiem, czy znacie medycynę środka. To jest taki człowiek, który wyznaje medycynę Dalekiego Wschodu i który mówi, no tu jest zło, a tu jest dobro, a ja jestem w środku. Zawsze jak się widzi zło, to się zobaczy dobro i na odwrót. Nie są produkty mleczne złe. One są nadużywane. Jasne, że mleko ma inną dynamikę działania niż jogurt. Jogurt inną niż śmietana, a śmietana inną niż ser. Jasne, że ważna jest dawka tego produktu i jasne, że ważne jest rozdrobnienie. Więc na przykład ser wywołuje bóle głowy w mojej diecie po 5 godzinach, a mleko po godzinie. I tak wygląda diagnostyka bólu głowy. No rzeczywiście przefermentowane produkty są lżej strawne. Dlatego fermentowana soja też. Czy odpowiedziałam na pytanie? To jest coś innego i to samo. Są białka, które nie zmieniają swojej struktury i są białka, które zmieniają swoje struktury, czyli każdy produkt działa w tej samej grupie z przeważającym prawdopodobieństwem tak samo. Jeszcze jedno pytanie. Czy sałatka z warzywa z pomidorów do tego olejem, czy z jakim jogurtem? Ja jestem zwolennikiem jednego rodzaju białka na dobę. W związku z tym, jeżeli robimy dzień mleczny, zatem jeżeli jadamy kefir i jogurt, to w ten dzień możemy zjeść ser, ale już nie jajko, i nie wieprzowinę, i nie wołowinę, i nie kurę, i nie rybę. Dlaczego? Tłumaczę w czwartym rozdziale swojej książki, że to jest metoda uzyskiwania długowieczności, metoda diagnostyczna. Uzyskiwania długowieczności dlatego, że złe białko daje objaw poranny, czyli chorobę rano na mojej diecie. Bo na mojej diecie, jak stosuje się jeden rodzaj białka na dobę, to daje ono chorobę lub nie daje choroby. Więc czy zjeść z olejem, czy zjeść z kefirem? Można i tak, i tak. Niemniej jednak, jeżeli zjemy pomidory z olejem, wiadomo, że w ten dzień możemy zjeść jajka jako białko, lub wieprzowinę, lub kurę, lub rybę, lub orzeszki, lub warzywa na patelnię, lub frytki, lub bluzki z sosem, jako dzień bezbiałkowy. Zatem można i tak, i tak. Czy są jakieś jeszcze pytania? Bo tak, dokładnie. Istnieje
istnieje lęk przed boreliozą, leczy się to przez 2 lata antybiotykami. To nie tak. Przyczyną boreliozy jest to samo, co jest przyczyną zachorowań na każde inne bakterie, włącznie z gruźlicą, która się rozwija wewnątrz komórkową. Osłabienie odporności organizmu, które jako osoba zajmująca się dietą będę akcentowała dietę. Przyczyną są zboża, które należy rotować. Przyczyną są produkty mleczne, które należy rotować. I przyczyną jest złe białko, dlatego trzeba jadać jeden rodzaj białka na dobę. Nie polecam cukrów prostych, bo one, no, owoce są dobre, ale nie tak doskonałe dla nas starszych. Dla dzieci jeszcze są ok. Im człowiek starszy, tym gorzej toleruje owoce, aczkolwiek widziałam, jest to jeden lat Yogananda, który mówi, że je jedno jabłko dziennie i nic więcej. Szczupły, no ładnie wygląda, trochę zgarbiony. Wracając do boreliozy. Otóż borelioza wywołuje nadprodukcję przeciwciał. I my sprawdzamy boreliozę po przeciwciałach. W związku z tym, jeżeli ja w pokarmach daję produkty, które nie wzbudzają nadprodukcji przeciwciał, nie ma tych przeciwciał, które są w boreliozie. Już to tłumaczę. Jemy coś tam, nawykowo, nałogowo. To coś tam wbudowuje się w każdą komóreczkę w organizmie, bo składamy się z tego, co jemy ponoć. No. I mamy komóreczki upakowane chlebem. To znaczy, nie tak do końca upakowane chlebem, ale przeważają alergeny, antygeny chleba w tych komórkach. I organizm mówi, za dużo ich mamy i produkuje przeciwciała niszczące te komórki, których jest za dużo. Ta nadprodukcja przeciwciał niszczących komórki, to jest to, co badamy w boreliozie, IgM, IgG. To są przeciwciała na borelię, ale w momencie, kiedy człowiek już nie ma siły zawiadować własnym domem, produkuje przeciwciała na borelię. Po prostu, jeżeli nie mamy możliwości sprzątać hordy chorych komórek, nie mamy możliwości walczyć z borelią, bo mamy naturalną ochronę na wszystkie bakterie, na wszystkie. Kłopot jest z paciorkowcami w laryngologii. Będę kontynuowała temat boreliozy, mówiąc obocznie, i wejdę na niedoczynność tarczycy, mówiąc obocznie. Otóż paciorkowce my diagnozujemy ilością przeciwciał. Im więcej tych przeciwciał, tym więcej paciorkowców, tych wywołujących angina, kąsze stawy, liże serce, coś tam, znacie to, prawda? Angina, kąsze stawy, liże serce, coś takiego. I gorączka reumatyczna. I to było coś, co dawało wysokie ASO, które teraz też można spotykać. Otóż kiedyś my, laryngolodzy, leczyliśmy te ASO, podając debecylinę przez pół roku. Już się czasem spadało, czasem nie. Teraz podajemy przez 7 dni w tygodniu Duomox. Albo spadnie, albo nie. Mówię o przeciwciałach w paciorkowcach, ale to jest samo co w boreliozie. Nie czynnikiem zewnętrznym zabijać, tylko czynniki wewnętrzne wzmacniać. Otóż ja leczę chorobę paciorkowcową dietą. Zmniejszając ilość przeciwciał, nadprodukcję przeciwciał w organizmie. Są teraz takie piękne badania, Immunoprocysta Poznań, niestety za 1800 zł, 2000 zł. Badania są piękne i korelują w 75% z prawdą. I one mówią, czego jadamy za dużo. Ale to samo można uzyskać, wchodząc na diety dobrych produktów. Chyba już tak minutka mi została, streszczę się. Otóż niedoczynność tarczycy tak samo. Hashimoto, nadprodukcja przeciwciał, skutecznie leczą dietą dobrych produktów u osób starszych, 6 dni dieta dobrych produktów, 1 dzień wolności, jeden rodzaj białka na dobę lub dni bezbiałkowe można zastosować dzień z białkiem zwierzęcym i roślinnym, więc na śniadanie na przykład zjeść jajka z pomidorami czy bez pomidorów, a na obiad zjeść fasolkę szparagową, to zjadą się 2 białka na dobę. Uznaję to
nie powoduje to cofania się w trybie pilnym przeciwciał w jakiejkolwiek chorobie, bo jako laryngolog zajęłam się przeciwciałami. Otóż wszystkie przeciwciała, jakiekolwiek sobie życzycie, A3 da się wyleczyć dietą. Przeciwciała przeciwtarczycowe da się wyleczyć dietą. Przeciwciała przeciwko boreliozie da się wyleczyć dietą. Nie ma przeciwciał? Najogólniej możemy powiedzieć, że nie ma boreliozy. Najogólniej. Bo jakież mamy inne metody diagnostyczne? Nic. Wycofywanie się objawów z ciała. To jest również dowód, że zaczyna nam ciało i odporność lepiej funkcjonować. Wiemy, że odpowiedziałam na pytanie wyczerpująco, ale odpowiedź jest trudna. Wiem, że trudno się wyzbyć naszych nałogów. Zboża są podstawowym nałogiem. Dolewanie do mleka, do kawy jest drugim nałogiem. Mieszanie białek jest trzecim, gdzie mam sprawdzone, że na jednym rodzaju białka na dobę na mojej diecie homocysteina spada. Mam pacjentów, którzy z 12 na 10